Witam Was serdecznie w Strefie Zdrowia. Dziś zajmiemy się ćwiczeniami z hantlami, ćwiczeniami z obciążeniem. W dzisiejszym spotkaniu popracujemy sobie nad górą ciała, natomiast w następnym nad dołem. Ćwiczenia z obciążeniem są bardzo ważne, nawet dla osób, które mają osteoporozę. To naprawdę poprawia nasze zdrowie, naszą wytrzymałość, naszą siłę. Także dziś pierwsze nasze ćwiczenie to będzie poprawa funkcjonalności naszych ramion, naszych bicepsów, naszych dłoni. I ćwiczymy biceps. Zrobimy go w wersji ze skrętem, czyli zobaczcie, ja łokcie mam blisko mojego tułowia, natomiast prowadząc ruch robię skręt dłońmi. I tak zrobimy sobie kilka razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Co tu jest ważne? Nie bujamy. Czyli to nie jest taki ruch, że narzucamy na siebie hantle, tylko ruch jest tylko przed ramionami i tylko w stawie łokciowym. Nie wiem ile było, ale pewnie 8, więc zróbmy jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zróbmy ruch teraz bez skrętu. Góra i dół, góra i dół, góra i dół, góra i dół. Zwróćcie uwagę, że moja kość ogonowa patrzy w dół, nie wypinam pośladków do tyłu, także aktywnie brzuch, troszeczkę aktywnie pośladki również i tylko pracuję właśnie ramionami. Jeszcze 8, jeszcze 7, jeszcze 6, jeszcze 5, 4, 3, 2, jest i odpocznij. Kolejne nasze ćwiczenie, łączę ciężarki przed sobą i tutaj co będzie ważne, ruch będzie przy klatce piersiowej, przy naszym tułowiu, ale ważne, żeby ramiona nie szły do uszu, czyli to nie jest ten ruch, barki są cały czas w dole, a my prowadzimy ruch blisko ciała. I idziemy. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem, jeszcze, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i ostatnie jest. Kolejne nasze ćwiczenie to będzie poprowadzenie naszych ramion do boku i tu tak samo, nie prowadzimy tego barkami, barki cały czas są obniżone, twoje łokcie troszeczkę minimalnie zgięte, a hantel delikatnie do góry. Nie jest tak, troszeczkę do góry, tak żeby tutaj nie zrobić sobie krzywdy w stawie ramiennym. I idziemy do wysokości naszych barków, nie wyżej, nie ma potrzeby wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, zrobimy jeszcze jedną ósemkę, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i łączymy dwa ćwiczenia ostatnie do brody i na zewnątrz, do brody i na zewnątrz, do brody i do boku, tak jest, do brody i do boku, zrobimy jeszcze cztery, jeszcze trzy, jeszcze dwa i ostatni raz, jest, hantle pozostają w twoich rękach i teraz ważne, żeby były proste plecy, idziemy sobie w dół dość blisko naszych nóg, łokcie prowadzimy blisko naszego tułowia, opuszczamy z powrotem hantle w dół i dopiero prostujemy biodra przez spięcie pośladków. Także idziemy dół, hop i wracasz. I wracasz. Trzecie, długa szyja, czwarte, mamy pięć, jest sześć, siedem, ósme i teraz mała zmiana, idziemy dół i trzy razy łokcie.
Jeszcze dwa. Jeszcze raz i dopiero idziemy do góry. Hop. Dwa. Trzy. I wracasz. Hop. Dwa. Trzy. I wracasz. Raz. Dwa. Trzy. I wracasz. Raz. Dwa. Trzy. Zróbmy jeszcze dwa razy. Raz. Dwa. Trzy. Wracamy. I raz. I dwa. I trzy. I wracamy. Przy tym ćwiczeniu fajnie czuć, jak łopatki zbliżają się do kręgosłupa, ale staramy się mieć ten kręgosłup mimo wszystko wydłużony. Super. Moi drodzy, tak przy okazji, ja mam ze sobą kilogramowe ciężarki, ale jeżeli oczywiście nie macie czegoś takiego w domu, to śmiało można wziąć butelki wody, na przykład 1 litr i będzie dokładnie to samo. Także zachęcam, ćwiczenia z obciążeniem są super. Zostało nam jeszcze do zrobienia, została nam góra ciała, także zarzucamy sobie ciężarki do ramion, idziemy góra, do ramion i dół. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I idziemy do ramion i teraz tylko góra. Raz. I ściągamy łokcie dokładnie do tułowia. I pięć. I sześć. I siedem. Ja cały czas widzę moje ciężarki. Osiem jeszcze. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jest. Super. Pięknie Wam dziękuję. Spotykamy się na następnych ćwiczeniach i teraz później będzie już dół ciała. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.